Grzegorz Jezierski 95, Michał Baran i 99, Karol Borysiuk. I rozpoczęło AC Bogucice, oczywiście symbol. Teraz tutaj może jednak sytuacja bramkowa dla Bogucic, strzał zawodnika grającego z numerem. Świetna akcja, 3-1, wychodzi Dentim, Klinik Rosiński po prawej stronie, mam Mnochego. Mnochy mamy 1-0. Ariel Mnochy w swoim stylu w zasadzie, co dostanie, to strzeli. No, pokonany bramkarz Bogucic, otwiera nam się wynik i mamy 1-0. Ariel Mnochy wpisuje się na listę. Jego kontrataku kończy się jednak na górce, górka. Mocny strzał i Ariel Mnochy znowu dobija, mamy 2-0. I Ariel Mnochy znowu jest w tym miejscu, w którym powinien tak naprawdę być. Świetnie, górka do Mnochego. Tak mi się wydaje, że tam górka próbował strzelać, ale był taki centrum, że jak tu Dentim odjedzie, 3-4 bramki, to już będzie ciężko. Kuchta z dystansu. Mocny strzał, ale tutaj dobrze. Nie poszli w jego ślady i piłka ląduje na aucie. Ale tutaj teraz błąd i mamy 3-0. Kotowski wykorzystuje błąd Mikołaja Barana, który no, zahaczył butem o murawę. Nieszczęśliwa sytuacja dla Mikołaja. Ależ fatalny opuszcza błąd. Teraz obboisko, tutaj złapał się za kostkę. Szerzej, żeby grali. Teraz Kuchta znów decyduje się na strzał i obok bramki naprawdę niewiele. Tam próbuje się urwać Jakubczyk, do niego piłka Jakubczyk, podczuł i spojenie, słupka z poprzeczki. Nie podchodzi do niego żaden z zawodników Dentimu i mamy strzał, ale dobrą interwencję Grzywy. Ale cały czas czyste konto na koncie, Pawła Grzywy uderzał teraz wyżej Mnochy. A i błąd Kuchty, Mnochy. Ariel Mnochy i czy będzie gol? Nie, tylko słupek tym razem. I Rosiński, po prawej znowu Mnochy, po lewej Makowski, co wybierze Rosiński, Rosiński z dystansu. Na Rosińskiego, potrafi on potężnie uderzyć Rosiński, ale tym razem no, Gucice meczem, w którym jedna z drużyn bijących się o mistrzostwo w końcu straci punkty, na razie podanie, Stefaniak, przepraszam, teraz Makowski, Makowski, mocny strzał, ale obok bramki. Makowski by z powrotem do Grzywy i teraz rozciąganie między jedną, drugą stroną, ale coraz wyżej podchodzą zawodnice Bogucic i mamy błąd, strzał i mamy bramkę, proszę Państwa. Z grający z numerem 64, Kamil Kopeć, 3-1. No tutaj błąd, błąd, tutaj coraz wyżej podchodzili zawodnicy AZ Bogucice. Za rozgranie akcji, może trochę inaczej zagra Dentim Rosiński do Stefaniaka. Ten na lewą nogę Stefaniak i będzie mieli 4-1. Tak, 4-1. Bardzo szybka odpowiedź. Mateusz Górka strzelcem gola. Bardzo szybka odpowiedź Dentimu. I Mateusz Górka wpisuje się na listę strzelców i mamy 4-1. Jeszcze w tym meczu Mnoch indywidualnie. To jest zatrzymany przez Barana razem z Jakubczykiem. Jakubczyk do Tomkiewicza. Owo Grzywe. I teraz Kuchta. Czy zdecyduje się na uderzenie? Kuchta dużo miejsca. Mocny strzał i poprzeczka. Dentimu i Bogucic, niesyto. Zagranie do Makowskiego. Makowski i Mnochy! Mamy 5-1. Trzecia bramka Ariela Mnochego. Hat-trick Ariel Mnochy. Tutaj kibice mówią, że Mnochy tylko dokłada stopę, ale on musi znaleźć się w tym odpowiednim miejscu. Kuchta. Bardzo wysoko. Kuchta, czy odda strzał? Tak, ale świetnie tutaj zagrał do Borysiuka i mamy 5-2. Naprawdę świetnie tutaj wypatrzył bramkarz Bogucic swojego napastnika, najlepszego strzelca drużyny, który właśnie zdobył 10. bramkę w tym sezonie. Zmagania tutaj katowickiej Ligi Szóstek i między innymi spotkanie Dentimu, Klinik Katowice z Bogucicami. Jakubczyka, ale tutaj niecelnie i Ariel Mnochy. Ariel Mnochy, sam na sami bramka! Ariel Mnochy, proszę Państwa, po raz czwarty. Skuteczny. Niesamowicie skuteczny, po prostu jak dostaje piłkę, no to musi już strzelić gola, zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy wychodzi sam na sam z bramka. Z prawej, nie wiem czemu nie wykorzystują, nie zaryzykują. Tutaj Bogucice. Ależ świetna interwencja. Teraz świetnie znowu Mnochy. Ależ tutaj Rosiński świetnie się zastawił. Wygrywa pojedynek z Kopciem. Teraz mija kolejnego rywala. Dobra, teraz interwencja Kuchty. Kuchta. Teraz wszedł też Wita na boisko. Tomkowicz, Tomkowicz. Aj, był bliski zdobyć mu. Rosiński, świetna piłka, Stefaniak. Czy zdąży do tej piłki Stefaniak? Pusta bramka i słupek. Ale jeszcze Tomkowicz. Wita. Mocny strzał, znów dobrze Grzywa, ale tu przegrał pojedynek
Jeszcze Kotowski, odebrał piłkę Kotowski indywidualnie, ale próbują znowu budować swoją akcję w okolicach środka pola. Zawodnicy Bogucic, Kuchta, uderzenie! Kuchta, dobrze! Zacznie się ostatniej 60 sekund tego spotkania, teraz znowu Kuchta i poprzeczka. Kotowski, Makowski. To musi być bramka, 7 do 2 moim zdaniem Makowski. Makowski, Kotowski tak i mamy 7 do 2, tak jest, to nie mogło skończyć się inaczej. Nie miało prawa się skończyć inaczej, Kotowski wpisuje się po raz drugi na listę strzelców, ale naprawdę dzisiaj będzie mega zły goalkeeper drużyny. A przepraszam, to jest tak potężny chłop, że nic dziwnego, że nasuwa się góra. I Makowski w końcu Piotr Makowski zdobywa swoją 25. bramkę w tym sezonie, a jest to 8. gol dla Dentimu Klinik Katowice w tym spotkaniu. 50. minuta, 8-2, Dentim Klinik. I sędzia za chwileczkę skończy mecz. No właśnie w tym momencie Dentim Klinik Katowice, AC Bogucice 8-2.